Szczęść Boże, coś wam powiem. Będąc ludźmi, jesteśmy powołani do przekraczania siebie. Tak Bóg ukształtował nasze serca, byśmy mogli poprzez podjęcie decyzji na całe życie uczynić siebie dar dla drugiego człowieka. Słyszymy, że na początku Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Jezus zaś powołuje się na Księgę Rodzaju, w której napisane jest, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Dlatego opuszcza się ojca i matkę i łączy ze swoim małżonkiem tak, że stanowi się jedno ciało. Dla wielu współczesnych to dziś piękna, poetycka metafora. Bo życie jest inne, tak wielu mówi. Dzisiejszy świat w tych kwestiach jest bardzo pokręcony. Chociażby w nazewnictwie, gdzie zaczyna się odchodzić od słów mąż, żona, ojciec, matka, a zastępuje się je słowami partner lub rodzic z jakimś numerem pierwszym czy drugim. Na każdym kroku szuka się luk prawnych, żeby tylko przekręcić wszystko na swoją korzyść. Skoro markety mogą za chwilę stać się lecznicą albo wypożyczalnią, żeby móc handlować w niedzielę, dlaczego nie pogrzebać przy małżeństwach? Może za 20 lat temu rozwód nie był taką oczywistą sprawą. Dziś wystarczy błahy powód, żeby złożyć wniosek rozwodowy. Banalne są także tłumaczenia, że już miłość się wypaliła, że skończyło się uczucie. Czy to jest ból głowy, który mija z czasem? Nie wszyscy pojmują, że poświęcenie dla Boga wymaga ofiary. Czasami jest to ciężar nie do udźwignięcia, ale tylko niosąc go z kimś, jest duża szansa, aby podołać trudom naszej codziennej pielgrzymki. Dziś często zapomina się, że Bóg jest jedynym i pierwszym celem małżonków, że to On powinien być centrum życia małżeństwa i rodziny, że to od Niego pochodzimy i do Niego zmierzamy. Jak wielkiego szczęścia doświadczają ci, którzy świadomie każdego dnia przyjmują Jezusa do swojego życia, bo odkrywają, że im bardziej Go kochają, im bardziej wprowadzają Jego Słowo w życie, tym prawdziwiej zaczynają kochać swoich współmałżonków i swoich najbliższych członków rodziny. Taka więź budowana jest nie tylko na ludzkich uczuciach, ale na skalę miłości Boga. No dobra, ale jak już coś wcześniej nie poszło, był rozwód, ale chcę być wierny Bogu, to co wtedy? Jak powiedziałem wczoraj, potępiamy grzech. Za człowieka mamy się modlić. Istnieje duszpasterstwo dla związków niesakramentalnych, żeby wspierać tych ludzi. Nikt nikogo z kościoła nie wyrzuca, ale takie pary muszą zmagać się z konsekwencjami, że nie mogą w pełni uczestniczyć w Eucharystii, nie mogą skorzystać ze spowiedzi. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, żeby z Bogiem żyć, pracować i wychowywać swoje dzieci. To także jest wielka ofiara, której wielu nie rozumie, bo powie, skoro nie mogę przyjąć komunii, to po co mam chodzić do kościoła? Ale jak rzekł święty Augustyn, miłość to wybór drogi i wierność wyborowi. Prośmy, abyśmy poprzez cierpliwe trwanie w ćwiczeniach duchowych pozwalali Duchowi Świętemu szukać i docierać do szczelin naszego serca i wypełniać je Bożą miłością.